To w końcu ten moment, kiedy w Rossmanie pojawiają się nowości. Mam wrażenie, że ostatnio pojawiają się bardziej stopniowo? Nie tak nagle jak kiedyś, albo po prostu lepiej to ogarniam. W każdym razie wróciła półka z produktami przeciwsłonecznymi, pojawiły się nowe balsamy do ciała, samoopalacze, pomadki do ust, coś ładnego z kolorówki i dużo więcej. W tym nowe kremy z filtrem. Tak więc uwaga, po tym filmie można nabrać wielkiej ochoty na zakupy. Jeśli chodzi o kremy z filtrem, to wróciły praktycznie wszystkie z zeszłego roku. Z nowości na pewno trzeba wyróżnić Garniera, bo co jak co, ale filtry mają bardzo dobre. W zeszłym roku rozeszły się szybko i niestety chyba nie dokładali ich na półki. Na szczęście udało mi się znaleźć nowość z ceramidami. Podobno ma być lekki, niewyczuwalny na skórze. Sprawdzimy. W każdym razie to typ chemiczny i zawiera alkohol. Tu uwaga, to nie jest takie złe, jak się może wydawać. To właśnie dzięki temu składnikowi kremy mogą mieć suche wykończenie bez uczucia tłustości. Jeśli macie dobre serum albo krem pod spodem, to nic złego nie powinno się zadziać. No chyba, że macie bardzo wrażliwą skórę. Coś za coś niestety. Z wieloma nowościami wyszła też marka Yope. Pojawiła się seria Skin Progress i obejmuje ona produkty do twarzy i ciała. Akurat w momencie tworzenia odcinka to do twarzy jeszcze się nie pokazują w apce, ale żele i balsamy już są i wydają się fajne, co jest akurat normą w przypadku tej marki. Za to chciałabym pochwalić ceny, bo są przystępne. Tutaj pokazuję, jakie opakowania ma seria, ale ogólnie żeli i balsamów są po 3 różne rodzaje. Znalazłam też 3 mgiełki. To akurat całkowita nowość i uważam, że to super ruch ze strony marki, bo wiele razy zachwycałam się zapachami ich kosmetyków. Bardzo liczę, że to będzie coś fajnego i jestem ciekawa, jak poradzili sobie z tym typem produktów. Same kompozycje? No słuchajcie, cedr, wanilia i mandarynka, druga cytrusy, a trzecia kadzidło, pieprz, bursztyn i tak dalej. Moim zdaniem odważnie, brzmi intensywnie, ale dlatego chyba tym bardziej jestem ciekawa. Czegoś takiego jeszcze nie robili. A zdarzyło Wam się kiedyś mieć kosmetyk, który pachniał tak pięknie, że chcieliście mieć takie perfumy? Mi się to zdarzyło parę razy i to było na przykład w przypadku orientany i kremu z drzewem sandałowym. Albo leni z ceramidami, bo to taki kremowo-migdałowy zapach. Jestem ciekawa jak u Was, bo może odkryję coś nowego. W każdym razie Yope nie robili też chyba produktów do ust, a niedawno pojawił się olejek, balsam, peeling i coś, co nazwali kuracją, a jest kolejnym balsamem. Składy ciekawe z wegańską alternatywą dla regenerującej lanoliny. Tylko chętnie sprawdzę, czy nie będą drapać w gardło, bo akurat zapachy bananowe czy kwiatowe dość często to robią. Pojawiła się też seria mamusiowa. Ale wiecie, że nie musicie być mamą, aby ich używać? Oni tego nie sprawdzają. A generalnie to kilka produktów typowych dla zmieniającego się ciała, czyli ujędrnienie, działanie przeciw rozstępom i tego typu rzeczy. Szczerze, skład jest imponujący i wręcz wysokopułkowy ze względu na ciekawe kompleksy. Myślę, że jeśli macie teraz jakieś na przykład wahania wagi, niekoniecznie spowodowane ciążą, to też coś godnego uwagi. Wróćmy na chwilę do pomadek, bo było mi troszkę smutno, że zniknęły te z Harry'ego Pottera. One tak ładnie pachniały i barwiły usta, no ale trudno. Za to dostaliśmy wspomniane wcześniej Yope, a do tego żel i balsam z dużą zawartością masła shea z perfekty. To może być coś wielozadaniowego, bo masło shea jest świetne na przykład przesuszony nos, skórki przy paznokciach i tak dalej. Czy to mi rekompensuje zniknięcie pomadek z Hogwartu? Nie, bo lubię jak pomadka pachnie i jest słodka. Więc może prędzej nowości z Bubble Tea je zastąpią. Opakowania i ceny wyjątkowo zachęcają do testów. Swoją drogą, wolicie pomadki barwione czy nie? Wyjątkowo jak na tego typu przegląd, to chcę poruszyć też temat kolorówki, bo w końcu pojawiły się jakieś podkłady mineralne. Nie mam pojęcia, czy będą fajne, albo czy znajdę kolor dla siebie, ale i tak się cieszę, bo dla mnie podkłady mineralne są milion razy lepsze niż klasyczne. Jeśli macie te nowości, to będę wdzięczna za recenzję. Tak przy okazji skorzystam i zapytam, czy chcecie, żebym częściej poruszała temat kolorówki? O, może z tej okazji poproszę o tajne hasło #puder. To jednak nie jest jedyna kolorówka. Chciałabym zwrócić uwagę, że firma Vibo stworzyła eyelinery aktywowane wodą. Nie kojarzę, żeby wcześniej było coś takiego dostępnego w drogerii, więc to na plus dla osób, które lubią tworzyć ciekawe makijaże. Totalnie uwielbiam osoby, które mają odwagę się wyróżniać. Tak swoją drogą cieszy mnie, że ostatnio jest tyle różnorodności i kolorów w makijażu. To jest śliczne, ciekawe i potrafi podkreślać charakter. Też to lubicie, czy wolicie ukrywać się za szarościami? Sama malować się za bardzo nie potrafię, ale szczerze chyba wypróbuję jeszcze kredkę od Eveline. Patrzcie na ten kolor, jest przepiękny, a ich kredkom akurat ufam, trzymają się na beton. I robimy powrót do pielęgnacji. Liren też ma nową serię, która podejrzewam, że ma troszkę naśladować wycofaną już linię Natura. Póki co to peelingi i balsamy, ale może będzie coś do twarzy? Jestem ciekawa, bo tamte kremy były świetne. A jak przy tej marce jesteśmy, to troszkę poprawili swoje produkty z SPF, więc warto zwrócić na nie uwagę. Moim zdaniem, jeśli chodzi o budżetowe kremy z filtrem, to mają jedne z najlepszych. W temacie opalania to jeszcze marka Bibio stworzyła samoopalacze. Jestem ciekawa, jak im to wyszło, bo to trudne produkty. W ogóle używacie samoopalaczy? Bo mam wrażenie, że ostatnio opalanie nie jest szczególnie popularne. Co mnie jako blociucha cieszy, bo nikt nie zwraca mi uwagi, żebym się opaliła. Cieszy mnie dużo więcej rzeczy, jak na przykład nowości Mia. Podoba mi się, że postawili na częsty, a niezbyt oczywisty problem, jakim jest rogowacenie mieszkowe, czyli taka jakby gęsia skórka. W przypadku rogowacenia bardzo przydają się kwasy. Sama przeważnie stosowałam toniki złuszczające, a tutaj mamy balsam z kwasami i ceramidami. To bardzo dobry pomysł i świetne rozwiązanie, szczególnie dla osób, które nie mają czasu na szczególną pielęgnację. Co więcej, Mia stworzyła też krem na przebarwienia, na dłoniach. Oczywiście, że można używać tego samego serum co do twarzy, ale uwierzcie, że nie dla wszystkich jest to takie oczywiste. I miło, że ktoś zajmuje się mniej popularnymi problemami, bo pomyślcie, ile osób z waszego otoczenia nakłada SPF na dłonie? Zgaduję, że niewiele lub nikt. A przecież skóra dłoni też się starzeje i jest podatna na przebarwienia. Tak więc brawo dla Mia. Brawo też dla Was za wysłuchanie całego odcinka. Więc kto ma skórę? Łapka w górę. Buziaki, pa!